jak się wyspałem! Ja tak samo, ale nie wiem, co my dzisiaj mamy robić. Ja myślę, że wiem, beret! Au, no nie, zaraz cię złapię, ty nic poniu, gdzie mi uciekasz do tej wioski? Nigdy nie złapiesz, Nyzia, jestem dosłownie najszybszym człowiekiem na świecie! O nie, zaraz cię dorwę, Nunu, ty niedobruchu! Oj, kurczę, zbugowałem się, dobra, zaraz cię złapię, nie uciekniesz mi już! Nie ma pata, żeby złapieć! Zaraz cię dorwę, jestem już naprawdę blisko, kurczę, Nunu, zaraz cię dorwę! O, mam cię! Kurczę! Dobra, a więc przerwa, bo już tak się zmęczyłem, Jeszcze ten wielki golem, choć może zobaczymy coś ciekawego w tych domkach, może coś tam się przyda, nawet drabina. Pusty domek, masakra, choć idziemy na dół, tu nic nie było. No właśnie, w tym kościele to nic nie ma. Patrzcie się, ten domek wygląda, jakby to było coś naprawdę ekscytującego, chodź no, tutaj! To... Au! Ale mnie wybiło, co to była za pułapka, Nunu, prawie zginęliśmy. O mój Boże! Ojejku, psia, prawie zginąłem! Ja też, ale mnie te miny w pierwszej chwili nie uderzyły, dziwne. Dobra, Nunu, nie ma tu nic ciekawego w tej wiosce, ale co ja, co to za czarne szkielety tu robią? O mój Boże, ratuj się, kto może! O nie, jak dostałem z ognia, zaraz zginę, Nunu, ratuj mnie, pomocy! O nie! O mój Boże, Nunu, czy ty też zginąłeś od tych sweaterowych szkieletów? Tak, okropnie. Nie byli, tak mi mocno przywali. Mi tak samo, poczekaj, muszę zajrzeć aż do skrzynki. Dobra, ej, co te diamenty są takie realistyczne? Ej, Nunu, o mój Boże, jak tu wszystko się zmieniło. Nunu, otwórz skrzynkę i zobacz, co się stanie. Ojejku, jakie diamenty są realistyczne, co jest? Tak, co tu się dzieje, Boże, zobacz, jakim jesteśmy pięknym deskowym domku. To w ogóle ta wykładzina, to jest wszystko takie piękne. Tak, naprawdę jest fajnie, choć wyjdziemy na zewnątrz, zobacz, jak to wygląda. O Jezus, Nunu, zobacz, jakie to jest wszystko piękne w tym Minecrafcie. Tak, naprawdę się realistycznie jakoś zrobiło. O, zobacz, jaką fajną kosę. O Jezus, pokaż mi ją. Au, nie bij mnie, chciałeś mnie zabić, już jakiś efekt kuli mi dałeś. No naprawdę to jest fajne. Ale to jest świetne, ale w ogóle jak to się stało, że ten Minecraft stał się bardziej realistyczny? Dziwne, na razie nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem, jakoś tak troszkę to podejrzane. Ale fajna jest ta słoma. Tutaj też takie te belki. Ale kwiatuszki w ogóle. Mam pomysł, Nunu, poczekaj. Jak świat jest bardziej realistyczny, to włączę game moda i zobaczmy na przykład, jak wyglądają zombiaki. Ale nie, jak to zombiaki, ja się ich bardzo boję. Ale z tymi mieczami w razie co damy radę. Zobacz, co powiesz na niego. O nie, pali się. Ojejku, jaki on jest przerażający. Poczekaj, choć postawimy je w domku, żeby tak szybko się nie przekręciły. Na przykład w tym domku. Dzień dobry, panie villagerze, co u pana? Jak pan zareaguje na creepera? O mój Boże, zobaczcie, jaki on jest brzydki. Ta jego twarz taka jak nie wiem. A ten villager w ogóle się go nie boi. On jest jakiś naprawdę dziwny. Dobra, idź stąd, panie creeperze. Ja pana tu nie chcę. Dobra, to zobaczmy szkieleta. O mój Boże, zobacz, przez niego wszystko widać, jakby to było lustro. On jest przerażający. Wow, jest naprawdę dziwaczny. Idź ode mnie. Fuj, ale on był niefajny. Nie podobał mi się. Dobra, golem się w sumie nic nie zmienił. W ogóle gdzie zgubiłem Nuna? Nunu, gdzie ty jesteś? No nie wiem, a widzisz te krzaki? No widzę. I co tutaj? Co jest niby w tych krzakach? Ła, to ja! O mój Boże, jaki ty jesteś przerażający! Co ci się stało? Ta, no zobacz, mam taką przerażającą głowę. Fajne, co nie? Tak, jest trochę okropna i się bardzo przestraszyłem. Nie rób już tak. Oj, przepraszam, Zyzio. Ale ładnie pachną te kwiatki. Nieprawda, goń mnie! O nie, znowu berek, teraz cię dopadnę. Nie ucieknę. Nie mi już. Jak to nie? Ja ci zawsze ucieknę! O mój Boże! O nie! O mój Boże, jak mnie boli głowa, Nunu, od tego upadku! Mnie tak samo, jejku, aż mam małego guzka! Ale poczekaj, co jest tak ciemno w tym domu? Ej, znowu coś się zmieniło! Ten Minecraft jest jeszcze bardziej realistyczny, o mój Boże! Tak, faktycznie, tu jest niesamowicie realistycznie, chodź zobacz na tą wodę! Rzeczywiście, ona jest jakaś taka krystaliczna! O Jezus, zobacz!
zobacz, Nunu, kto pierwszy we wodzie, dawaj, wskakujemy. O, ja tak. Ja pierwszy. Ale tu jest czysto w tej wodzie, czuję się jakbym... O, nawet widać rybkę. Okej, okay, ale jestem ciekawy, jak mogą wyglądać diamenty, blok diamentu. O tak, jestem ciekawy, jak wygląda blok redstone'a. Dobra, to zobaczmy, diamenty, okej. Okay. Zobacz, Nunu, jaki ten diament jest piękny, zobacz, można się w nim przejrzeć, to są prawdziwe diamenty. Wow, jest naprawdę niesamowity, a zobacz na ten redstone. O kurczę, on też jest niezły. Tak jest postrzępiony i bardzo czerwony, też mi się bardzo podoba. Okej, Nunu, wiesz, jaki blok jeszcze może jakoś epicko wyglądać? Tak, wiem, zobacz na ten blok ametystu. O kurczę, ten fioletowy jest naprawdę bardzo piękny. A to co to jest? No to też jest ametyst, tylko trochę inny. Ten jest jeszcze lepszy, on wygląda, jakby miał takie kolce. O mój Boże, ale dzisiaj jest cudowny dzień. Wszystko jest takie realistyczne, jak giniemy. Tak, naprawdę dziwnie się tu zadziało. A ten blok złota? O kurczę, on jest bardzo taki jak lustro, że można się w nim praktycznie przejrzeć. No tak, dokładnie, jak lustro. Patrz jeszcze na to, Dyzio, co znalazłem, plaster miodu i miód. O kurczę, ten plaster miodu też jest bardzo fajny, ale czy ty widzisz ten miód, jakie to jest? Aż się do tego przyklejam, on jest niesamowity, naprawdę ten miód. Takie ma, tutaj jest taki jakby ślimak, jak na to spojrzysz, na boku zawinięty. No tak, dokładnie, a ja wiem jeszcze, na czym jest ślimak, chyba na tym. Tak, a co to jest? To jest lepki tłok? No dokładnie, to jest lepki tłoczek, oczywiście z tym szlamem, co tutaj stoi. Okej, to jest slime block, rozumiem, jest bardzo fajny. Dobra, a wiesz może, jak wygląda piecyk albo jakaś kuchenka? Tak, piecyk może wyglądać naprawdę fajnie, patrz na ten piec. Co to za kuchenki? Normalnie to wygląda jak u mnie w domu. Tutaj można piec, to wygląda jak u mnie w domu. Tutaj normalnie mamy jeszcze piekarnik na dole. O, what the heck? Możemy upiec kurczaka. Tak, ale najpierw byśmy musieli go dopaść, ale najpierw zobaczmy, co jeszcze ciekawego tu. Ale zobacz w ogóle, jak zmieniła się ta wioska, to wygląda jak takie, jak taka dzielnica w prawdziwym życiu. Zobacz, jakie te domki wszystkie są teraz ładne. Tak, jakaś dzielnica w Warszawie. No, tu jest naprawdę bardzo ekskluzywnie teraz. Nie to, co na początku w normalnym świecie. No, ja chcę tu zostać na zawsze. Ja już nie chcę wracać do starego Minecrafta. Ej, zobacz, pilaczerzy podeszli tego i zmienili profesję. Tak, ale mają śmieszne okularki normalnie jak do spawania. Aha, dobra. Dobra, Nunu, wydaje mi się, że teraz jak jesteśmy na tym pięknym świecie i mamy cały dzionek przed sobą, to musimy się pobawić. Zróbmy tak, ty pójdziesz w tą stronę, gdzie są te bloki, ja pójdę tam i po prostu będziemy budowali przez jakieś 10 minut, zbudujmy jakiś ekskluzywny domek z jakimś malutkim parkurem. O tak, let's go, konkurs budowania domku. Tak, dobra, a więc my sobie pójdziemy właśnie w tą stronę i zbudujemy coś naprawdę fajnego dla naszego przyjaciela. Dobra, więc to miejsce jest idealne na zbudowanie domku. Nie będziemy robili czegoś ogromnego, ale oczywiście zrobimy to z diamentów. Widzicie, jak one się błyszczą, są niesamowite. Dobra, więc tak, coś może jeszcze trochę większego, bo chciałem zrobić jakiś parkour dla Nuna, tylko nie chciałbym, żeby on zginął, bo boję się, że jak teraz umrzemy, to wrócimy na normalny świat. W ogóle krówka się nic nie zmieniła, nadal jest taka sama. Dobra, więc jedna warstwa już gotowa, może sobie pomożemy trochę czarodziejską różką. Zaznaczymy sobie tu i damy sobie set diamond block. Okej, okay, a więc podłoga już gotowa. Teraz trzeba trochę podnieść te słupki, bo jest zdecydowanie za nisko. A więc okej, okay, jedną ścianę już mamy i tak zrobimy z wszystkimi. Okej, okay, a więc zobaczcie, tu jest już właśnie gotowy ten domek. Tutaj zrobimy wejście i weźmy sobie jakieś ładne drzwi. Okej, okay, na przykład żelazne, jakbyśmy sobie postawili tu. Okej, okay, ale do żelaznych trzeba przycisk, więc postawmy jakieś inne, lepsze drzwi. Może te? Okej, okay, te są naprawdę super, to już fajnie wygląda. Ale tu się wszystko błyszczy, jakbyśmy byli w jakimś pokoju z lustrami. Okej, okay, a więc weźmy sobie niebieskie łóżko. Okej, okay, postawimy tu nasze łóżeczko. Łóżko nic się nie zmieniło, a zobaczmy, czy czerwone, jakbyśmy chcieli dla Nuna. A więc łóżka Nuna też się nie zmieniła, ale może zmieniła się skrzyneczka. Poczekajcie, zobaczymy sobie skrzynię. Okej, okay, to jest prawdziwa skrzynia, do której możemy odłożyć właśnie te oto diamenty. Ale poczekajcie, jak diamenty się zmieniły, to jak może wyglądać zbroja? Okej, okay, na wyglądzie tu pokazuje, że się nic nie zmieniła, ale jak ją założymy na siebie... O mój Boże, zobaczcie, jakim jestem rycerzem. Wyjdę na chwilę z tego domku i
patrzcie na to, jakim jestem rycerzem. O mój Boże, wyglądam naprawdę nieźle. Okej, a więc zawsze w domku marzyło mi się, żeby mieć jakiś basenik. Tutaj pasowałoby zrobić jakieś drugie piętro, a więc weźmy drabinki, zobaczmy, czy one mogły się zmienić. Zlecimy sobie tu. O Jezus, jakie żelazne drabinki, ale idealnie się składa. Ale teraz potrzebujemy zrobić tutaj jeszcze dach, a więc znowu musimy dać tu diamenty. Okej, i teraz musimy ręcznie tylko zabudować ten kawałek. Okej, i tu będzie właśnie wyjście na drugie piętro. Tu właśnie zrobimy parkour dla Nuna, a później jakiś fajny basenik, bo zawsze chciałem mieć basen. Dobra, nie wytrzymam, muszę zrobić go teraz. A więc tak, od razu koło domku, żeby na pewno wszyscy trafili. W ogóle patrzcie tutaj, jak te bloki wyglądają. To nie wygląda jak prawdziwy Minecraft. Okej, i zaznaczymy sobie tutaj. I to ma być duży basen, więc gdzieś dotąd. I napiszemy sobie komendę set 0. O kurczę, krówka prawie wpadła. Ale została nam górna warstwa. Chyba coś źle mi się trochę wycięło. Ale okej, jeszcze musimy trochę rozkopać. Ach, już ta technologia. Muszę zrobić to ręcznie. Okej, a więc idealnie. Zobaczcie, kiedy jest ogromny basen tutaj, to ja się boję, że utonę. A więc zaznaczymy sobie jeszcze tutaj. A więc teraz wylejemy sobie wodę. Zobaczcie to, i ona uzupełniła się do domu. Jaka krystaliczna woda. Zawsze chciałem mieć taki basen, ale tutaj będzie ten basen tylko dla odważnych. Weźmiemy sobie jakiś płot, na przykład ten, i ogrodzimy go, żeby tylko można było skakać z rampy, bo no boi się trochę skoku, więc jak ogrodzimy, to będzie musiał wskoczyć tam, a nie żeby oszukał i poszedł bokiem. Tutaj brakuje nam jednego bloku, a więc tak. Okej, i tu będzie płot. Okej, a więc wyrównałem teren i możemy to dokończyć płotem. W ogóle co? Co to tutaj pływa? Poczekajcie, mi się przewidziało. To tylko trawa. Myślałem, że nam stworzyły się tu ryby. Nieważne. Okej, a więc nasz basenik jest już ogrodzony. Okej, coś takiego. I teraz musimy zacząć budowę tutaj. W ogóle, może widzę tam Nuna z oddali, ale nie widzę, co on robi. Może spróbujmy podlecieć trochę, zauważymy, co on robi. Tylko żeby on nas nie widział. Okej, on ma taki czerwony, piękny domek i tam lekki parkour. Okej, a więc wiem, co my musimy zrobić. Czyli dobrze, że zrobiliśmy z diamentów, bo on też robi swojego koloru. Dobra, a więc teraz musimy podnieść tutaj trochę poziom i mam pomysł, żeby wylać tu lawę. A więc tak, ogrodzimy, ale może nie ziemią. Ogrodzimy sobie od razu tutaj to wyjście. Coś takiego, żeby dało się wyjść. I teraz tu w pozostałej części wylejemy lawę, a więc musimy zrobić tutaj takie... Dobra, więc ogrodzimy sobie tutaj właśnie do końca. Coś takiego, okej. Teraz możemy wziąć w końcu lawę. W ogóle jak to wiadro śmiesznie wygląda. I co to są za miecze? Zobaczcie to. Jakiś taki podwójny mieczyk. Nigdy takiego nie widziałem, ale w ogóle ja w tym świetle też wyglądam bardzo dobrze. Ale nieważne, musimy budować, bo nie ma już tak dużo czasu. Weźmiemy sobie lawę i sobie rozlejemy. W ogóle ta lawa jest w ogóle jakoś bardziej jasna niż zawsze. Jest taka naprawdę bardzo mocna. A więc okej, wylejmy lawę. Okej, wszystko się zgadza. Okej, a więc wylaliśmy właśnie lawę. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Teraz tylko musimy podnieść mury, bo by było za łatwo. A więc okej, ściany są właśnie gotowe. Teraz musimy przygotować dla niego jakieś kilka skoków. Na przykład weźmy sobie taką szybę, żeby to nie było po prostu za proste, bo Nunu jest świetnym graczem. Okej, a więc postawmy sobie na razie tutaj na ziemi takie szybki, to będą proste skoki i Nunu po prostu zrobi takie kółeczko. Mam nadzieję, że nie spadnie. Okej, i tutaj już będzie czekała na niego jakaś drabinka. On sobie przejdzie tutaj, tutaj, tutaj. No i w tym miejscu zróbmy mu jakieś proste skoki, bo wiem, że te bloki są mało widoczne, więc może doskoczy on tutaj, później gdzieś na środek tutaj. Okej, i teraz pomyślałem, że fajnie będzie zrobić coś ze slime bloka, a więc lepki tłok musimy postawić tak na to szlam, ale Nunu nie dał rady by tu skoczyć, więc po prostu musimy postawić blok jeszcze tutaj. Okej, i dźwignię postawimy w tym miejscu. Dobra, więc stąd Nunu na pewno doskoczy gdzieś tutaj do tego boku. Okej, a tutaj zrobimy taką kozacką rampę. Może żeby go podkusiło i wiedział, gdzie ma lecieć, to zrobimy to po prostu z redstone'a. A więc okej, mamy redstone i i zrobimy taką rampę z redstone'a do skakania. Okej, a więc to wygląda naprawdę dobrze. Będziemy mogli skoczyć na główkę do tego basenu. Ale w naszym domku brakuje dachu. Jakby zaczął padać deszcz, to byłoby po nas. A więc żeby na pewno dało się wybić ze slime bloka, to musimy ten dach zrobić wyżej. Zrobimy coś takiego i zrobimy po prostu takie zadaszenie. A więc zbudowaliśmy takie proste zadaszenie. W ogóle tutaj zaczęły rosnąć te takie grzybki na tym amnetyście, ale dobra, nieważne. A więc tu jest wszystko gotowe, wygląda to naprawdę fajnie. Trochę ciemno w tym środku widzę, ale muszę przygotować Nunowi jeszcze jedną niespodziankę, zanim skończymy. A więc mianowicie... Okej, a więc tak długo to budowałem, że już zrobiło się ciemno. Zobaczcie, postawiłem zombiaki, już jest konkretna noc. Zobaczcie w ogóle, jak te szmaragdy w nocy się świecą, to
jest coś niesamowitego. Dobra, ale chyba 10 minut minęło, ja nie chcę oszukiwać, więc pora iść do naszego przyjaciela. Dobra, Nunu, skończyłeś? Zobacz, jest już wieczór. Tak, już skończyłem. A widziałeś w Minecrafcie w ogóle kiedyś tyle gwiazd na niebie? Nie, nigdy tyle nie widziałem. Dobra, zobacz, jak te bloki się pięknie w nocy mienią, te diamenty i szmaragdy. Wow, co to w ogóle jest? To jest mój domek, ale tam jest w ogóle jeszcze taki różowy, piękny księżyc, ale dobra, nieważne, chodź do domku. O kurczę, jak ja tu mam ciemno, poczekaj, Nunu, postawię ci pochodnie, bo ja też sam nic nie widzę. Dobra, jakoś dziwnie to widać, ale to są po prostu nasze takie zwykłe łóżka i skrzynka, w której są same diamenty. Chodź do góry drabinką, bo tu czeka coś dla ciebie, tylko musisz włączyć survivala. Ojej, nie, tylko nie parkour. Dobra, to zaczynam ten najcięższy parkour w moim życiu. Ojejku, ile tu jest lawy, jak ona jest dziwna w ogóle. Tak, ale nie wpadnij, Nunu, do tego, bo jak wpadniesz, to boję się, że wrócimy do zwykłego Minecrafta. No właśnie, ojejku, to po co zrobiłeś coś takiego trudnego? No bo wiem, że dasz radę, jesteś świetnym graczem. Dobra, dawaj, skacz tutaj. Okej, dałeś radę, teraz tu, poczekaj. Gdzie jest slime block? Ktoś mi go zabrał, ja go nie widziałem, bo on był taki mało widoczny. Okej, a więc, ale jak ty masz tu wyskoczyć? Poczekaj, rozupię ci nad głową i wskocz na to po prostu. A, tu jest dźwignia, let's go, jestem. Dobra, wyleciałeś tu i tu jest właśnie rampa do skoku do tego basenu. Dawaj, lecisz, Nunu. A, no dobra, trochę się boję, ale lecę, let's go. Lecimy we dwóch, o Jezus, jak tu ciemno. Boję się, że w tym basenie mogą być jakieś piranie i nas zjedzą. O nie, albo skorpiony. Dobra, Nunu, poczekaj, wychodź stąd, bo wiem, że nie możesz wylecieć. Musisz tu wypłynąć i ja po prostu dam ci diamentowy miecz i załóż sobie tą zbrojkę po prostu. Przyda ci się. A, po co? Zobacz, na ciebie czekają tutaj ziomeczki. O nie, co to za łaczki? Poczekaj, poczekaj. Nie ściągaj jeszcze tego kombinezonu, bo to jest niesprawiedliwe. Ja tu myślę, że potrzebujesz ich trochę więcej. Chyba cię pogięło, ratuj się kto może. Zobacz, nawet są małe zombiaki, musisz dać im radę. Nie, ja nie chcę być z tymi gówniakami, zrób coś z nimi. Dobra, przez lawę chyba nie dogonią cię, jakbym wylał pod nimi lawę. Dobra, palą się w lawie, wszystkie pokonałe. O tak, jeszcze ten mały i let's go. Okej, a więc w moim domku by to było na tyle. W ogóle on wyglądał trochę jak blok. Tak, jakoś dziwnie, dawaj teraz do mnie. No dobra, poczekaj, Nunu, ale zanim pójdziemy do twojego domku, to ja muszę wejść do jakiegoś się przespać, bo tu jest za ciemno. No dobra, to dawaj szybko. O Jezus, już jest chyba dzień, można stąd wyjść. Tak, jest dzień, o tu jest twój domek, widzę go z daleka. Chodź do niego szybko, zobacz jaki fajny. Okej, a więc co to za lawa, ja bym prawie do niej wpadł. Nieważne, nieważne, to jest taka ozdoba, chodź tutaj. Okej, a więc tu masz piękne regały z książkami, tutaj nawet masz enchanty, ta książka jest taka super, bym normalnie poczytał, jakbym umiał czytać, nieważne. Patrz teraz, tu są takie krzaczki, a zobacz co tutaj na ciebie czeka, to parkour. O mój Boże, tylko nie parkour, one są najgorsze, ale chyba nie mogę tu umrzeć, więc to mi się podoba powoli. Ja widzę chyba sposób na oszukanie, poczekaj, bo nie jestem pewny. Ej! Au, no nie bij mnie, Nunu, co ty robisz? Ja po prostu znalazłem lepszy sposób. Gdzieś mnie oszukać. O kurczę, teraz muszę iść po tych szybach, ja bardzo się boję, muszę iść tak powolutku. Dobra, chyba zaraz to ukończę, ale tu jest lawa, nie chcę tam wpaść, bo zginę. No właśnie, uważaj, uważaj, zobacz, a tutaj jest twoja niebieska wyspa, na której czekają nagrody. Nagrody? O nie, jakie szczęście, wpadłem na krzak, muszę przejść to po prostu jeszcze raz, wskoczę sobie tu, okej, a więc dużo mnie nie ominęło. A więc dobra, jestem już w tym miejscu i po prostu muszę doskoczyć tu, okej. Dobra, a więc wskoczyłem, udało mi się. A co to czeka na mnie? Co tu można robić za rzeczy? Tu to nic właściwie, ale zobacz co jest w tej skrzyni. Okej, czy ja tu mam diamenty, bloki diamentów i złoże diamentów, o mój Boże. W ogóle nie wiem jak wygląda złoże diamentów. Dobrze, że mi to dałeś, gdzie ja mam je tutaj? I zobaczmy jak to może wyglądać. Ale dziwnie, jak taka plama by była. Wow, ciekawie to wygląda jak dla mnie. Dobra, Nunu, zobaczymy kto szybciej może wykopać blok.
dawaj kopiemy ja diamenta, ty redstone! O mój Boże! Wysadziło mnie w powietrze, widzowie, czy to koniec pięknego Minecrafta? O kurczę, Nunu, dobra, zrespiłem się, już jesteś, przyjacielu? Tak, jestem, ej, coś się chyba zmieniło. No zobacz, tu są te nasze domki, co my robiliśmy, ale one są strasznie średnie. Chociaż mogę obejrzeć je teraz, włączyć sobie game moda, okej, tu był parkour, tutaj wszystko wyglądało tak pięknie, a teraz jest koszmarne, chodź zobaczymy, jak wyglądał mój. Okej. Ojejku, no naprawdę wyglądał niby fajnie wtedy, ale teraz to zwykły klocek. Tak, teraz wygląda średnio, nawet ten basen jest taki niefajny. Jestem bardzo smutny przez to, że straciliśmy cały realizm, który dostawaliśmy, jak ginęliśmy. Szkoda. No tak, szkoda. Ale może zobaczmy, może coś, cokolwiek z tego zostało. Zobaczę zombiaka. Nie, jest zwykły, brzydki i się pali. Czyli to już koniec. A jeżeli wam, widzowie, podoba się nasz content, to klikajcie na filmy, które wyświetlają wam się o tutaj. I subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, widzowie. Tak, a my się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa.